Małopolska wspiera ginące zawody. Samorząd województwa zadbał o to, by na tatrzańskich halach nie zabrakło baców i juchasów. Wszystko to dzięki profesjonalnym szkoleniom, których organizatorem jest Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach. Zrobiliśmy szkolenie dla młodych ludzi, którzy chcą czy powinni zrobić przedłużenie tej tradycji. Chciałbym uratować resztki dorobku pokoleń, które wypracowali nasi ojcowie, dziadowie, prapradziadowie, żeby tym się można było pochwalić. Spróbujmy coś po sobie pozostawić. Ten specjał małopolski, który rodzi się tam w bacówkach, na halach przy okazji dojenia owiec, to on ma być promowany. To są te rzeczy, te wartości, które zaczynają ginąć nam na naszych oczach. Darmowy projekt pasterski okazał się strzałem w dziesiątkę. Liczba zgłoszeń płynących od kandydatów z całej Polski, a nawet z zagranicy, czterokrotnie przekroczyła ilość dostępnych miejsc. Na kurs zgłosiło się 121 osób, z których wyłoniono 68 kursantów. Kurs pasterski jest potrzebny nam, dzisiaj współczesnemu człowiekowi, po to, żeby pokazać, co jest siłą, co jest fundamentem kultury góralskiej. Ci wiacowie mieli okazję się spotkać ze sobą, pogadać też ze sobą, że juchasi zobaczyli się, że nikt nie jest sam, że my dość fajna grupa, że my coś znaczymy, że my coś możemy dobrego zrobić, że my coś dobrego robimy. Kandydaci na baców i juchasów mają już ze sobą zajęcia teoretyczne i praktyczne. Kilka tygodni temu wyruszyli na halę, by uczyć się od swoich opiekunów. W końcu każdy wie, że doświadczony baca to prawdziwa skarbnica wiedzy i jak mówi, to trzeba słuchać. Moi czelanicy się spisują bardzo dobrze, stają, słuchają, co trzeba robić, wiedzą wszystko. Pokazuje się im, jak odłoić, jak łoszczepka zrobić. Oni tam już troszkę umieli, troszkę, no a teraz jeszcze lepiej ma umieć, bo cała to siedzą przy mnie, patrzą na ręce i także robią to bardzo dobrze. Już jesienią na podhalańskich halach pojawi się 33 nowych baców i 25 juchasów, którzy już dobrze wiedzą, czego potrzeba, żeby zrobić idealnego oscypka. Miła złe bacy uczy się tej konkretnej pracy, na tym tak już jest. No i dłoń małowca, łoscypki robimy, bo jak będą napasione, to i będzie mleko i będzie łoscypek. Jak nie będą napasione, to nie będzie mleka i łoscypka. Po wakacjach uczestnicy kursu przystąpią do egzaminów. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, zostaną certyfikowanymi bacami i juchasami. Potem pozostaje już tylko ciężka praca. Pasterski trud na pewno wynagrodzi piękna podhalańska przyroda. Sezon wakacyjny trwa i wiele osób właśnie teraz rozpoczyna poszukiwanie atrakcyjnych ofert wypoczynku. Warto wiedzieć, jak przygotować się do urlopu, by nasza podróż przebiegała bez żadnych problemów. Urząd Marszałkowski jest instytucją, która z przyjemnością pomoże turyście wyjeżdżającemu za granicę sprawdzić, czy wiarygodne jest biuro turystyczne, z którym turysta chce zawrzeć umowę. Czy działa legalnie, czy zostało wpisane do Krajowego Rejestru Organizatorów Usług Turystycznych, czy posiada aktualną gwarancję ubezpieczeniową. A następną rzeczą, na którą trzeba zwracać uwagę, bardzo skrupulatnie czytać, jest umowa. Wszystkie zapisy powinny znaleźć się w umowie. Czego możemy się spodziewać i za co? Czy zostały wpisane na przykład ceny biletów, czy przejazd w obie strony został zagwarantowany? Jakiego typu usługa, jakiego typu wyżywienie, jakiego typu pokój? Jeszcze przed wyjazdem warto wiedzieć, kiedy przysługuje nam prawo do składania ewentualnych reklamacji do biura podróży. Prawo do reklamacji przysługuje każdemu klientowi. Reklamacja może nie zostać uznana, jeżeli była szansa zrekompensowania szkody na miejscu. Mamy 30 dni od zakończenia imprezy na złożenie oficjalnej pisemnej reklamacji do biura podróży. Pamiętajmy, że organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia nam bezpiecznej podróży. Dlatego możemy wymagać pełnej informacji na temat miejsca, do którego się wybieramy. Każde biuro podróży powinno poinformować turystę o zagrożeniach, które mogą go spotkać w danym kraju. Jeżeli jest już Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ogłasza jakiś alert, no to w szczególności. Wyjeżdżając na urlop z biurem podróży, koniecznie powinniśmy sprawdzić, czy zapewniono nam ubezpieczenie dotyczące kosztów leczenia i ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Każdy klient może ubiegać się o
zabezpieczenie w postaci gwarancji ubezpieczeniowej biura turystycznego. Jednocześnie również od roku 2016 został wprowadzony gwarancyjny fundusz ubezpieczeniowy, który chroni klientów przed ewentualnym upadkiem biura turystycznego. Już wiemy dokładnie, jak sprawdzić biuro podróży, na co zwracać uwagę w umowie i jakie prawa nam przysługują. Teraz czekają nas już tylko przyjemności, czyli wybór kierunku naszej podróży. Takich kierunków, które najbardziej lubią nasi klienci, preferują są to Hiszpania albo Włochy, takie południowe kraje, ale które się cieszą właśnie dużą popularnością i klienci tam chętnie wyjeżdżają. Na koniec trzeba jeszcze tylko pamiętać o tym, aby dobrze się spakować, sprawdzić ważność dokumentów tożsamości i dowiedzieć się, co można przewieźć w bagażu podręcznym. O czym jeszcze warto pamiętać, jadąc na wakacje? Dzisiaj wylatujemy do Malagi, lecę wraz z córką. Bardzo się cieszymy, mamy nadzieję, że jeszcze coś zobaczymy ciekawego, coś zwiedzimy. Przed wylotem w podróż samolotem trzeba zawsze sprawdzić, jakie są limity bagażu. No, my się zawsze ważymy, sprawdzamy, czy mamy wszystkie dokumenty, paszport, dowód osobisty. Wybieramy się na Teneryfę, ładna pogoda, plaże. Trzeba zabrać dobrych towarzyszy i dobry humor, prawda? Najważniejsze. Tak przygotowani do podróży będziemy mogli w pełni wypocząć, zregenerować siły i cieszyć się wakacyjnym czasem. Małopolska życzy udanych i bezpiecznych podróży. Rodzinne rajdy rowerowe to oferta województwa małopolskiego kierowana do całych rodzin. Projekt ten ma zachęcić do aktywnego i radosnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Od początku realizacji tego przedsięwzięcia, czyli od 2014 roku, wzięło w nim udział już około 8,5 tysiąca osób. W ciągu wakacji będzie w różnych miejscowościach 9 takich familijnych, rodzinnych rajdów rowerowych. Wystarczy wejść na naszą stronę małopolska.pl, a żeby znaleźć datę, miejsce, czas, spotkajmy się tam. To już czwarta edycja rodzinnych rajdów rowerowych, które cieszą się coraz większą popularnością. W tym roku odbyły się już dwa rajdy – w Przeciszowie i w Ciężkowicach. Trzeci z kolei ma miejsce w Malowniczym Wojniczu. Nie było zawahania, żeby te rodzinne rajdy zorganizować w Wojniczu. Jesteśmy w lokalnej grupie działania Dunajec-Biała, która właśnie ze środków małopolskich Urzędu Marszałkowskiego organizuje rodzinne rajdy rowerowe. W rodzinnym rajdzie rowerowym może wziąć udział każdy, ponieważ trasy rowerowe są zróżnicowane pod względem stopnia trudności. Mamy trzy trasy do wyboru. Są przygotowane w ten sposób, żeby właśnie rodziny z dziećmi mogły w nich wystartować. Oprócz samej jazdy na rowerze przeprowadzane są różne animacje dla dzieci, sportowe, zawody i rowerowe dla najmłodszych, dla takich, które jeszcze są zbyt małe, żeby pojechać na trasę rajdu. Przejażdżka rowerowa to wspaniały sposób na to, by odpocząć od codziennych obowiązków, pooddychać świeżym powietrzem i spędzić czas z rodziną. Tego typu imprezy są bardzo dobrym sposobem, żeby zaszczepić chęć jazdy i miłość do jazdy na rowerze w dzieciach. Teraz tablet, telefon, komputer, mało ruchu, natomiast takie imprezy dają możliwość poruszania się i spędzenia miło czasu. Można też dzieciom pokazać krajobraz Małopolski i miło spędzić razem czas. Było po prostu fajnie. Myślę, że to jest bardzo dobra zachęta, żeby dzieciaki zaczęły używać tego sportu. Wszyscy uczestnicy rajdu zostali nagrodzeni dyplomami. Natomiast medal za pierwsze miejsce zdobył najmłodszy uczestnik, który nie skończył jeszcze 2 lat. Adaś 3 sierpnia skończy 2 lata. Pierwszy raz do przyczepki włożyliśmy go w momencie, kiedy miał miesiąc. Przed nami jeszcze 6 rodzinnych rajdów rowerowych. Na realizację tegorocznej edycji projektu samorząd województwa małopolskiego zarezerwował w budżecie 300 tysięcy złotych. Rajd jest elementem kampanii Małopolska na rowery, której celem jest pokazanie, że jazda na rowerze może być atrakcyjną formą spędzania czasu, także w dzisiejszym, coraz bardziej cyfrowym świecie.